Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Mam oczywiście przepyszną kawusię, którą jak zwykle zrobiła moja prześliczna żonka i przyniosła mi dzisiaj taką miseczkę orzeszków ziemnych. Ale tych orzeszków nie będę jadł przy Was, z tego powodu, że produkcja tego materiału może wywołać u mnie karuzelę śmiechu. A karuzela śmiechu spowodowałaby, że bardzo szybko te orzeszki ziemne znalazłyby się na klawiaturze i na monitorze. A na pewno byłoby to dla Was niesmaczne. A więc nie będę spożywał tych orzeszków przy Was. Przechodzimy do materiału. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację. Na pewno każdy z Was kiedyś miał taką sytuację. O, fajnie, żebyście napisali w komentarzach. Jeżeli ktoś miał z Was taką sytuację, która bardzo Was podirytowała. Sytuacja taka, która Was irytuje. No, ja opowiem Wam jedną z takich sytuacji, na szybko. Nie wiem, czy wiecie, ale też interesuję się komputerami PC. Jest to takie moje drugie hobby, a więc chłodzenie wodne, procesory, podkręcanie. Składam komputery. Bardzo często jest tak, że modernizuję swój komputer, który jest bardzo dobry. Mam w nim chłodzenie wodne procesora, chłodzenie wodne takie customowe, które sam, można powiedzieć, że złożyłem. To jest mój taki autorski pomysł. I często próbuję ten komputer zmodernizować. No jak modernizujesz komputer, to wiadomo, nie zawsze ten blok wodny, który jest na procesorze, pasuje na inny soket. Na inny soket to na inne gniazdo procesora. I czasami jak wymieniasz płytę główną i procesor, ja wiem, że możecie się na tym nie znać, ale dążę do tego, jakie sytuacje mnie irytują. No i czasami ten blok wodny mi nie pasuje. No otwory na tym bloku wodnym mi nie pasują na ten soket nowy. I bardzo często tak jest, że pod nosem coś tam mruczę, ten komputer jest cały otwarty, rozbebeszony, wiecie, ja tam grzebię w środku i żona za wszelką cenę chce mi pomóc. Przychodzi i zagląda tam do tego komputera, tak jakby się znała. Oczywiście moja żona się na komputerach nie zna, ale przychodzi, wiecie, mąż i żona to jedno ciało i żona za wszelką cenę chce mi po prostu pomóc, no. I w pewnym momencie tak patrzy i mówi, coś Ci tam nie pasuje. Ja mówię, no tu mi nie trybi, mówię, ten blok wodny mi nie pasuje na ten nowy soket. I żona tak patrzy do tego komputera, patrzy i w pewnym momencie wyskakuje z takim tekstem, a nie można by tego było jakoś klejem przykleić? I to jest taki moment, który mnie na przykład bardzo irytuje, ale nie to, żebym się zdenerwował na żonę, bo wiem, że żona na komputerach PC się nie zna. Ale sobie myślę, no jak można klejem przykleić blok wodny na procesor. No i to są takie sytuacje, kiedy jestem podirytowany, ale próbuję to w sobie po prostu, można powiedzieć, zadusić, żeby się nie zdenerwować. I tutaj mamy taką sytuację, tylko że Mariusz Tomczuk na kulturystyce znać się powinien, a moja żona na pecetach się nie zna. Dlatego tutaj odtworzymy sobie materiał z kanału Sixpack. I materiał nosi tytuł Nie mam wywalonego bebzona, jak większość tutaj. Mariusz Tomczuk podpisał, więc on nie ma wywalonego bebzona. Mariusz Tomczuk tutaj próbuje nam wyjaśnić, od czego jest ten wywalony bebzon. Mimo tego, że ja tłumaczyłem już to setki razy, od czego to jest. Rich Piana to tłumaczył setki razy. Mariusz Tomczuk ma swoją teorię. I powiem Wam, że tych teorii było sporo. Sporo było tych teorii. Inni kulturyści mówili, że to jest od ryżu, że zjadł całą krowę z kopytami, że od gazów. Niebawem dojdzie do tego, że te teorie tak się zwiększają, że dojdzie do tego, że powiedzą, że ich ufolutki porywają i zapładniają w kosmosie. No. Dochodzi do zapłodnienia w kosmosie i dlatego mają taki brzuch. No Mariusz Tomczuk tu wymyślił nową teorię, która nas bardzo zainteresuje. Posłuchajmy, co Mariusz ma nam do przekazania. No, bardzo nas to zainteresuje. No i co? Ta sylwetka jest ładna, podoba się. Nie mam wyjebanego bebzona, tak jak kurwa większość tutaj chodzących. Jakoś tam staram się trzymać tą talię w ryzach. A dlaczego? Bo nie napierdalam jak jebnięty treningów ciężarowców albo treningów trójboistów, nie robię żadnych rak puli, nie robię ciężkich martwych ciągów. My jesteśmy kulturystami, mamy mądrze budować sylwetkę, a nie kurwa łechtać swoje ego, że 300 w ciągu piznąłem na treningu. Sorry za przekleństwo, ale... Nie szkodzi, Mariusz, wybaczę Ci. Wybaczam Ci za te przekleństwa, ale uważam, że nawet... Wujaszek Fericzek, który to tak słucha, tych twoich wypowiedzi, który prowadzi ten wywiad,
nie do końca ci wierzy. Mimo tego, że on też ma swoje teorie na wywalony brzuch, to on nie do końca ci wierzy. On po prostu ci nie uwierzy, mimo tego, że on i ty bardzo dobrze znacie prawdę, od czego jest ten brzuch, to on sobie teraz myśli, Mariusz, to kłamstwo nie przejdzie, to nie przejdzie na tym kanale. No i zgadza się, nie przejdzie, to nie przejdzie. Może przejdzie wśród młodych adeptów kulturystyki, którzy nie wiedzą, od czego jest ten wywalony brzuch, ale nie przejdzie wśród ludzi, którzy trenują kulturystykę, którzy interesują się kulturystyką już kilka lub kilkanaście lat. Ja kilkakrotnie wam pokazywałem i mówiłem, objaśniałem na przykładzie tego, co mówił Rich Piana, co mówili też inni kulturyści, którzy byli bardzo doświadczeni. Rich Piana już świętej pamięci, w sumie nie żyje Rich Piana, ale mówił nam, od czego jest ten brzuch. I ten brzuch wywalony jest od hormonów wzrostu i insuliny, a więc od używania kombinacji hormonów wzrostu i insuliny. Patrz, Mariusz, patrz jak szybko obalę twoją teorię. Pozwolisz, Mariusz, że teraz będę się odnosił do ciebie troszeczkę. Spójrz, tutaj jest człowiek, który, ja o nim robiłem materiał, David Lane, i on dźwiga więcej od ciebie. On robi ciężkie przysiady, on robi ciężkie martwe ciągi, ciężki martwy ciąg, on robi ciężkie rack pulle, jak ty to nazywasz. No on po prostu ćwiczy na dosyć dużym obciążeniu, ten chłopak, i zobacz, jaki on ma brzuch. Spójrz. Zobaczymy troszeczkę, jak on ma brzuch. Zobacz, widzisz? On nie ma wywolonego brzucha, widzisz? On ma płaski brzuch. Dużo bardziej płaski niż twój, co zaraz ci pokażę. Ale zobacz, widzisz? Spójrz, jaki on ma drobny pas. Możecie obejrzeć jeden z moich materiałów i zobaczyć, na jakim obciążeniu ten człowiek trenuje. No więc widzisz, Mariusz, to nie jest. Następna sprawa, to tutaj jest taki materiał, który ja zrobiłem dokładnie 14 sierpnia 2018 i przesłuchamy fragment tego materiału, tylko fragment, żeby pokazać, bo wszyscy nas wiedzą, tylko Mariusz nie wie, fragment tego materiału i co mówił Rich Piana, od czego jest ten brzuch. When you see a descended stomach, when you see a herniated belly button. Kiedy widzisz wypchany brzuch, kiedy widzisz przepuklinę pępkową, that is because of growth hormone and insulin. To jest ponieważ hormon wzrostu i insulina. A więc mówi tutaj, że jeżeli widzisz rozepchany brzuch, jeżeli widzisz przepuklinę pępkową, która wygląda dokładnie tak, to jest przepuklina pępkowa u kulturystów. Bardzo proszę. Miał to ostatnio operowane Radosław Słodkiewicz i do operacji już jest przygotowany Big Mike, a więc Mikulewicz. Tak wygląda to. Jeszcze jedno zdjęcie. Tak wygląda bardzo ohydnie przepuklina pępkowa. Tutaj widzimy. To jest już niezbyt dokładne, ale no, macie obraz, jak wygląda ta przepuklina pępkowa. To jest następny materiał. Tak, lecimy dalej. And yes, growth hormone. Yes. Every... Tak, powtarza jeszcze raz, hormon wzrostu, tak, hormon wzrostu, a więc mówi wyraźnie, dwa razy akcentuje, kładzie nacisk na słowo, że jest to hormon wzrostu. Dobrze, dalej chyba już nie musimy oglądać, możecie ten mój materiał sobie wyszukać. Jest to materiał, który nosi tytuł u mnie na kanale, palumboizm, duże brzuchy, Patryk 2703, ostateczne starcie. I tutaj szybko obaliłem tą teorię Mariusza na podstawie tego człowieka. On bardzo dużo dźwiga, jest dosyć mocny, jest silny genetycznie i nie ma wywalonego brzucha. Rich Piana mówi nam, od czego jest ten wywalony brzuch, a więc od hormonu wzrostu insuliny. I tak, Mariusz, będę to powtarzał do usrania, jak to się brzydko mówi, żebyście wy nie mieli możliwości kłamać. Więc nie okłamiecie młodych adeptów kulturystyki. Będziemy mówić, od czego macie ten duży brzuch, z tego powodu, żeby oni nie popełnili tego samego błędu. A dlaczego Rich Piana mówił o tym, ten człowiek? Z tego powodu, że on chciał przede wszystkim, to był jeden z niewielu kulturystów, który mówił o skutkach ubocznych, mimo tego, że one dotykały też jego samego, ale po to, żeby przestrzec młodych adeptów kulturystyki, żeby nie zrobili tego samego błędu.
A więc tutaj to, co ty robisz, opowiadanie młodym adeptom kultury styku, okłamywanie przede wszystkim, pod teraz pod szyldem Treka, że ten wywalony brzuch jest od podnoszenia dużych ciężarów, od ciężkiego martwego ciągu, od ciężkich przysiadów, od ciężkich rak puli, no to to jest po prostu ohydne moim zdaniem. To jest ohydne kłamstwo i to mi się wydaje, że troszeczkę źle mówi o tobie i o firmie, która cię aktualnie sponsoruje. Taka mała uwaga do ciebie, Mariusz, a więc musisz uważać, co mówisz. Następna sprawa, ty mówisz, że ty tego wywalonego brzucha nie masz, bo ty mówisz wcześniej, ja nie mam wywalonego brzucha. Jest taki werset w Biblii, zanim wyjmiesz słomkę z oka brata swego, wyjmij belkę z oka swojego. Tak? Więc zobaczymy, czy ty takiego wywalonego brzucha nie masz, bo ty oskarżasz innych, to zobaczymy, czy ty nie masz takiego brzucha. Tutaj jest wywiad. Przepraszam. Fryta prowadzi wywiad na kanale Seven Nutrition. Fryta prowadzi wywiad z Mariuszem i zobaczmy, jak jego brzuch się zachowuje, kiedy Mariusz tego brzucha na scenie nie kontroluje, nawet się rymuje. Nie czuję, jak rymuje. O, spójrzmy, no. Dwóch mistrzów Polski. Nie jest źle, no, nie jest źle. Ja już domyślam się, co tam będzie się jutro działo. Nie, jutro stanu wyjeżdżamy właśnie. To się nie będzie działo. Widzisz, Mariusz? Działo, kurde. No bo dzisiaj nas... Możecie sobie wyszukać tego filmu na kanale Seven Nutrition i zobaczyć brzuch. Mariusza, zobaczcie, aż ten medal tutaj odstaje. Spójrzcie, gdzie jest brzuch. Tu się brzuch kończy, dobrze mówię. I teraz linia prosta, gdybyśmy pojechali, no to jest dalej wystaje ten brzuch niż klatka piersiowa. A więc jeżeli Mariusz tego brzucha na scenie nie kontroluje, on potrafi na scenie ten brzuch kontrolować, ale nie zawsze, co wam zaraz pokażę, to jak nie kontroluje tego brzucha, no to ten brzuch wygląda ohydnie. No zobaczcie, jak ten brzuch mocno wystaje, prawda? No tu trzeba młodych przestrzegać przed tym, żeby ktoś sobie nie zrobił takiej krzywdy, jaką tutaj widzimy u Mariusza. Czym im dalej będziecie ten materiał oglądać i zauważycie, że w niektórych momentach, jak Mariusz nie myśli o tym, że ktoś gdzieś tam go nagrywa kamerą, no to ten brzuch popuszcza bardzo mocno i ten brzuch wywala naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Tutaj jest następny materiał, aż medale na bok się rozsuwają, zaraz zobaczymy. Też kanał, zaraz powiem, jaki to jest kanał. Kanał Fitness. Tutaj Patrycjusz Wróblewski prowadzi wywiad z Mariuszem Tomczukiem. Zobaczymy, jak ten brzuch się zachowuje. Czy go oni zeżrą? Spójrz. Jak świeżaka. Czy on z nimi wyszedł, to bądź tam wystartował. Zobaczcie, jak ten brzuch wystaje. Tak bokiem kamera ładnie złapie. Spróbujemy tak bokiem złapać. Spójrz. Tam 12. Widzicie, jak ten brzuch ładnie wystaje. Zaraz zobaczymy u Mariusza na kanale. O, tutaj. Nie, to jest kanał Trek Nutrition, to jest kanał nowego sponsora Mariusza. Zaraz zobaczymy film nosi tytuł Tomczak Polski American Dream. Tak? Dobrze. I teraz tak, spójrzmy. To jest pozowanie Mariusza i tak jak to powiedział jeden z polskich kulturystów, nie wiesz, czy jak ktoś wygląda, dopóki nie podejdziesz blisko do sceny. No to myślę, że to jest wystarczająco blisko. To jest blisko wystarczająco. Zobaczmy, jak wygląda brzuch Mariusz. Spójrz. I teraz, jakbym miał tak tutaj linię narysować, spójrzcie, no tak to siatka jest z tyłu, to akurat siatka będzie tutaj takim, można być odnośnikiem dobrym, to powiedzmy, że tutaj, no ta linia, prawie ta linia, no to tutaj. No to spójrzcie, gdzie jest klatka, gdzie jest brzuch. Teraz dla porównania Arnold Schwarzenegger. Pozuje, brzuch płaski, a nawet wklęsły. A tutaj pozuje Mariusz. Podobna poza, prawda? Podobna poza. Zobaczcie. Dalej obejrzę. Spójrzcie na to. To jest niesmaczne. Widzieliście to? Jak się obrócił, to oczywiście brzuch kontroluje, ale też dosyć mocno już go wypycha do przodu. Teraz jakbym miał tak jeszcze raz, o, tu
tutaj podobna poza, nie? Złapiemy go w podobnej pozie, poczekajcie. Jeszcze raz zrobimy takie króciutkie porównanie. Tak. Tak. To jest... O! Widzicie? No Mariusz nie ma brzucha. Tutaj, żeby jeszcze pokazać, że to nie jest stop klatka i Arnold nie ma wciągniętego brzucha. Tam ludzie go obserwują, więc stoi tyłem. Mógłby ten brzuch w sumie popuścić, gdyby mu wydymało. Ten brzuch tak jak spuść. Ten brzuch jest płaski. Słyszę, to było pozowanie Arnolda. Jeszcze raz. O, widzimy. Spuść. Ten brzuch jest całkowicie płaski. Nie ma możliwości, żeby ten brzuch całkowicie mu wyszedł. A więc tak jakbym miał teraz powiedzieć, Mariusz, ty masz brzuch, który ci wystaje od hormonu wzrostu insuliny, od mieszanki. Przyjmowania mieszanki hormonu wzrostu i insuliny, ale ty ten brzuch potrafisz jeszcze na scenie, no nie cały czas, co przed chwilą tutaj udowodniłem tym materiałem, potrafisz ten brzuch czasami skontrolować. Jak nie kontrolujesz tego brzucha, no to ten brzuch wygląda dokładnie tak. O, widzisz? Tak wygląda ten brzuch. I to wygląda, no niesmacznie. Niesmacznie to wygląda, no. W porównaniu do Arnolda, jeszcze raz, sekundka. Gdzie ta poza była? To była chyba ta poza wcześniej. Tak, no w porównaniu do Arnolda, no to wygląda, no zresztą sam zobacz i oceń. No więc, widzisz Mariusz, no trzeba mówić młodym adeptom kulturystyki prawdę. Ja jestem też za tym, po to ten materiał. To nie jest materiał, który ciebie by miał gdzieś tam hejtować, bo ja nie jestem daleki od tego, żeby ciebie hejtować. Ale chodzi o to, żeby nie kłamać, żeby powiedzieć prawdę, od czego jest ten brzuch i powiedzieć, uwaga młodzi, nie róbcie tego, ponieważ będziecie wyglądać na, no, w przyszłości tak jak ja na scenie, gdzie zaprezentowany jest materiał na kanale Treka, jak wygląda Mariusz. I widzicie, że to nie była żadna stop klatka, to nie było żadne, można powiedzieć, że kombinowanie z mojej strony, zatrzymywanie, bo niektórzy mówią, o ty robisz takie jedno zdjęcie. Nie, tu po prostu wam puściłem fragment tego materiału. Tutaj też widzieliśmy ten brzuch bardzo, bardzo mocno wystaje i zobaczcie im, o tutaj widać jak podejdzie Mariusz bardzo blisko, spójrzcie. Widzicie, no tu jest medal, tu jest koniec brzucha, zgodzicie się ze mną, prawda? A tutaj można powiedzieć, no tu by się kończył, tu jest klatka, więc brakuje jeszcze gdzieś tak z 10 cm do klatki. Można powiedzieć, że końcówka brzucha jest tak jak dłoń fryty. Także no brzuch wystaje bardziej niż klatka. To tylko możliwe u ciebie, Mariusz, chyba. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypinka, łapa siedzi. Zapraszam was wszystkich do subskrybowania kanału. To pozwoli mi robić więcej materiałów. Będę wiedział, dla kogo robię te materiały, że jest ktoś, dla kogo robię te materiały. Proszę zostawić fajny komentarz. Może być i negatywny, ale bez ubliżania, przeklinania i tak dalej. Na razie, cześć.